Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią poseł Zdzisławę Janowską z Socjaldemokracji Polskiej. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Ja w imieniu koła STPL chciałabym wyrazić negatywne stanowisko wobec większości spraw, które tutaj zostały przedstawione przez komisję tematyczną. Otóż nie chciałabym tutaj przywoływać tych wszystkich uwag, ale chciałabym generalnie skupić Państwa uwagę na kwestii następującej. Otóż mało jest instytucji, które nie są polityczne, które rządzą w naszym kraju. Natomiast Najwyższa Izba Kontroli, choć można by mówić o podłożu ludzi, którzy sprawują tam władzę, przez te wszystkie lata starała się w naszej świadomości utrwalić obraz jako instytucji faktycznie niezależnej. Jeśli popatrzymy na pracę tej Najwyższej Izby Kontroli, a ja na co dzień się posługuję masą opracowań, to bez względu na opcję polityczną, która rządzi w danym kraju, protokoły są robione niezwykle rzetelnie. I ta walka o tą niezależność i obiektywność sprawia, że w następnym etapie, bo przecież jeśli dochodzi do spraw, które wymagają nagłośnienia, wskazania, ażeby rozpoczęło się dochodzenie prokuratorskie, to można wtedy dopiero mieć zastrzeżenie, jakbyśmy prześledzili te wszystkie lata, że na następnym szczeblu ten bardzo rzetelny dorobek Najwyższej Izby Kontroli gdzieś nam znika. Bo nagle prokuratura się tym nie zajmuje, bo nagle prokuratura zajmuje się jak należy, ale sąd sprawę zatrzymuje. A ta pierwsza mrówcza praca przez kontrolerów, którzy od lat tam siedzą, którzy są niezwykle zaangażowani, sprawia, że to, co wychodzi z Najwyższej Izby Kontroli, naprawdę zasługuje na miano bardzo rzetelnej roboty. Stąd też to, co chcemy zrobić, chcemy rzeczywiście tą instytucję, tak jak większość instytucji, bo przecież władza decyduje, kto wygra wybory i decyduje o tym, kto będzie nami rządził, chcemy podciągnąć Najwyższą Izbę Kontroli pod władzę, która aktualnie uzyska swoje poparcie społeczne. W związku z tym będzie to instytucja upolityczniona, czego dowodem jest nominowanie wiceprezesów, brak możliwości przez prezesa Izby, ażeby sam decydował o gronie swoich współkolegów, do których ma zaufanie i których wiedza pozwala, ażeby ta instytucja sprawnie funkcjonowała. Próba ograniczenia niezależności jest również w wyniku działań Najwyższej Izby Kontroli, a mianowicie zmniejszenie tychże informacji, które przechodzą dalej. Co to jest ta, które zostanie? To informacja pokontrolna. Znika nam protokół pokontrolny. Protokół pokontrolny to jest ten dowód rzetelności pracy Najwyższej Izby Kontroli. Tam czarno na białym wynika, gdzie są błędy, gdzie są uchybienia, gdzie można by na tej podstawie na przykład starać się tą sprawę wyjaśniać. Jeśli będzie tylko ten dokument, który dzisiaj ma mieć miejsce, mianowicie nie protokół pokontrolny, tylko wystąpienie pokontrolne, krótkie, bardzo właściwie nie mówiące wiele, nie spełni tego swojego zadania. Wreszcie audyt. No przecież to jest zupełnie niepojęte, jak można proponować audyt przez kogo? Przez kogo? Przez instytucje, które uprzednio były kontrolowane? No można się odegrać. Można nareszcie sobie powetować to, co wcześniej zostało nagłośnione. Nie mówiąc o tym, tak jak pan prezes mówił, faktycznie może tutaj dojść do pewnego rodzaju naruszeń, które nie mogą mieć miejsca. Wreszcie ta sprawa dotycząca kadencyjności. No jest jasne, tak jak długo będzie władza, taka będzie kadencyjność. Odwoływanie dzisiaj, robienie konkursów, które przecież można sobie przy udziale przedstawicieli rządzących, można sobie nieźle rozegrać. Ustawić
I teraz ci 20-letni, jak pan prezes mówił, ludzie, którzy tam pracują 20-30 lat, oddani, oni nagle będą poddani procedurze konkursowej. Jaka jest gwarancja, że oni wygrają? A może oni się narazili nie tak dawno tejże rządzącej władzy? I będzie wiadomo, że ci ludzie już tam w tej Najwyższej Izbie Kontroli nie zostaną. A więc, proszę państwa, fundujemy sobie coś, co będzie niezwykle niepoważne, ośmieszające, likwidujące tą niezależność i obiektywność, bijące w jedyny aparat, który do tej pory bronił się przed władzą tych ludzi, którzy wygrali wybory. A więc przy wprowadzeniu tychże poprawek, o których była mowa, istnieje szansa obronienia tej niezależności, ale pod warunkiem, że faktycznie rządzący, którzy mają większość, będą zechcieli na te poprawki spojrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł.